Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ucek i witam was w Śródziemie, Cień Mordoru. Lecimy moi drodzy. Musimy odkryć pierwszą, myślę, że kuźni w tym rejonie, bo jesteśmy w nowym rejonie moi drodzy. I warto tutaj też odpalić tutaj nową. Cicho. Pierwszy wpierdol był, dobrze. Czekujemy sobie wieżę. Jeb tym. Dobra. Mordor takes Eldar shape. A, to mogę szkołę przetrwania zrobić. Ale jakoś. Fajkowe zielemna, jakoś tej szkoły przetrwania, tych dodatkowych rzeczy. Nie za bardzo chcę się robić. Ancient knowledge lays unseen by all but spirits. She can see into both worlds. Then perhaps she will lead us to what we seek. Czekajcie, gdzie jest ta runa? Tutaj jesteś. Proszę cię, żebyś wlazł na górę i zabrał. Nani here, Gelar Mordor. Już mamy tutaj jeszcze chyba to, ten napis, to będzie można w Mordorze znaleźć, a tutaj w tym nowym rejonie. Przejdźmy sobie na mapę jeszcze. I pójdziemy po artefakt teraz i zaraz zrobimy sobie misję główną. Bo misja główna jest w sumie aktywowana, ona tam została jakoś przerwana, tylko jest aktywowana. Nature thrives in never thought life and more. This is how the Dark Lord shall feed his armies. Mamy szpiega. Znaczy nie szpiega, tylko papucia chwilego. Tylko kogo ja mogę przesłuchać? O, mamy nowych tych kapciów. Champion! Elitarny wódz. A też sobie tych wodzów akurat można. Proszę uprzejmie. Zejdź. Tutaj to nie jest Assassin's Creed. Jestem przyzwyczajony do Assassina. Ceremonialny kielich, pewnie w środku coś będzie miał coś. A nie, tutaj gdzieś miał. Dobra. It's the maker of the rings of power to awaken. These tribesmen are desperate. They will do anything to resist the Uruks. I fear Lithariel will never surrender. Her honor will doom them all. A kolejne bardziej tutaj jeszcze mam tu artefakt. Tych rzeczy trochę tutaj mamy. Najpierw się tym zajmiemy, bo oczywiście nowa lokacja to troszkę więcej. Znaczy fajkowe ziele to tam można by było to zbierać, ale czy to komuś jest do życia potrzebne? Nie powiedziałbym, a tylko nam tutaj by czasowo to zabrało, zabierało. Jakbyśmy robili gierkę na 100%, a tego nie chcę robić, bo tutaj akurat to już 100% się zawsze robi w domowym zaciszu. Tutaj bardziej te rzeczy fabularno-poboczne jeszcze można by było zrobić, ale te rzeczy bardziej, bardzo już takie poboczne, bez misji, tylko takie coś do zbierania, to nie za bardzo. A tutaj mam jakąś historię też w tym, tak? A zbieranie fajkowego ziela, no. Dobra. Drugi artefakt i tutaj już chyba nic nie widzę. Idźmy tam, gdzie jest misja. Zobaczmy, musimy splądrować. Musimy znaleźć. Legnam. Dobra, tutaj będziemy mieli kolejnych orków, uruków, ale na razie nie będę jakoś ich tam atakował, bo to nie jest moim celem. Żegnam was bardzo serdecznie. Nie tak, Talionie, tylko no i mam. Must thank the ghouls before I slaughter them. Avengers, they take all but leave one thing behind. I must locate the ghouls' tracks. No to świat upiorów.
świat duchów i szukamy śladów. Nie mamy trochę. Tu mam orków. I muszę kichnąć. O, kichnięcie na nagraniu musi być. No, zadziałało. O. O, żeś mi się zmulił. Czekajcie, przez ryj skoczę i go złapię teraz. No i teraz drugiego. Tarzy, kozik. Żegnam. Dobra, miałem iść za śladami guli, ja trochę poleciałem. Tak, a i tak idziemy w dobrym kierunku. Ja was tu nie potrzebuję. Do życia, więc żegnam. Idziemy do gulów. Guli, za gulami raczej. No, jakiś ten, ale ten. Kumpel umiera obok, a ty go nie widzisz. Cień mordo. Tak. Trochę to daleko. Nie. Po linie. Aha. Teraz mi powiesz, że ty tam nie wejdziesz. Trzeba wskoczyć. Chodźcie. Żeby Dudner świsnął. Proszę cię. No. Cię sunę, no. Właś tam. Jeszcze raz. To był drugi ten. O 3 razy sztuka. Aha, teraz to już całkiem, że się na mordę spierdali. Dobrze, nie chcę ze mną współpracować. To ja pójdę, tak. Może to tak trzeba było po prostu, a tamta jest droga powrotna, bo coś co? Mogłeś to pomyśleć, może. Dotrzeć do reliktu, nie, prowokując guli. In the belly of the beast, stealth is my best weapon. To ja nie chcę prowokować, ja tylko sobie boczkiem na boczku przejdę. O to chodzi, mój przyjacielu, o to chodzi. Pewnie będzie jakaś misja poboczna, żeby spalić ileś tam guli. Okej. A ciekawe, co się stanie. Dobra, spadł. A ciekawe, co by się stało, jakby mi sprowokował. Nie chcę się robić. Your heirloom must be here. I znowu pewnie wejdziemy do przeszłości. Jest ten. Made by the Dark Lord himself. And still covering my family's blood. To jest jego chyba kowadło. Middle Earth.
O! To już będzie królowa guli tutaj do zabicia. To mela na mnie zaraz. Śnisz. Upierdzielaj cię, bo cię psem posztuje. O nie, pogryz mnie. Raczej powinienem powiedzieć, o nie, wychodzą. Z nim też można tak zarobić. Jeb go przez Wiki Ray. No, ta królowa guli nie będzie wymagająca. No to jest za bardzo dla mnie. A to ja stąd spieprzam. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Ja już mnie tu nie ma. Jeszcze. Spieprzać! No i wiedziałem, zabij ile tam się gulistwa z powiem. Dobra, o, zatruło mnie. Dobra. Daj wam tak zarypię. Czy nie zostawili tylko w spokoju? Że on mnie omylali. Co za gnoje, niewychowane to towarzystwo. No to trochę mnie pykło. Pity to end your military career inside the belly of a ghoul, eh? Krasnolud, proszę. The beast hunter. And I bet 10 pints you just nabbed the treasure I was after. Now, I am grateful for the assistance. But it does not grant you proprietary rights. Keep it! I just found something a lot more valuable. And what would that be? My new hunting partner! What you hunt does not interest me, Master Dwarf. Even if it leads you to the chisel that belongs to that hammer. Every is luring. Yours just happens to be very old. Well, if the thrill of the hunt takes your fancy, my camp's not far. Find the dwarf. No dobra, mamy misję z głowy. What of your vision, Celebrimbor? I used all that he had taught me and forged the three in secret. Water, air, and fire. Dobra, tu mamy uczta. Tu mamy nietykalny. Zrobimy sobie tą ucztę, chociaż ich nie będę znał, tych moich przeciwników, więc nie będę znał ich słabych stron. To jest trochę mierne. Odblokować umiejętność i to już ma ostatni poziom. Trafienie krytyczne 2. Potraja wartość ciosu w serii, jeżeli uderzenie zostanie wykonane w odpowiednim tempie. Płomień zemsty uderza świecącym mieczem, zdającym podwójne obrażenia. Podwójny atak specjalny
planowaniu serii ciosów zamiast jednego możesz wyprowadzić dwa ataki specjalne. Spoko. Seria mrocznych ciosów. AK. Szybki naciąg. To jest spoko. Upiorny żar. Na razie bym wziął to. Mam dwa kafle, więc... Czy to jest warte? Nie wiem. Skupienie, runa. Aż wolałbym w nożu. Dobra, na razie niech tak będzie. Jeszcze uzbrojenie i runy. Okej, okay, i co tu mamy? To zużyte wszystko. Dziki bój, ale czy ja coś mam takiego fajnego? Poziom 4, poziom 11, poziom 11, poziom 5, 9, 9, 10, 10, 5, 7, 6, 12. Przy każdym trafieniu krytycznym. Szczerze to trochę w dupę to sobie wsadzę teraz, bo nie mam. O, jest, dobra, nie będzie rozsajczona klinga. Bo nic ciekawego tam nie ma na razie, więc... To jest spoko, bystre oko niech będzie. Tyle tu się też nie ma nic specjalnego chyba. O nie, poczekaj, tam było od 20. To może być ciekawe. 85% zyskałem 50 punktów życia, jak każdy wystaniesz na... Aha, z wysokości. Takie sobie. Nie, na razie zostawimy. Nie chcę zbawić żadnych orków. Mogą wolnić niewolników. Grubasku, nic nie widziałeś, dziękuję. Że milczałeś. Będzie misja, głód. Co wy? To jest ten strzelec, ja bym go wyciągnął. Siemaneczko. Okej, okay, idziemy teraz tu. No, ja go nie będę wiedział, kto to jest, ale to... Na niego może działać tak, pewnie. Na niego może działać zabójstwo kończące. Może być. Na pewno jest... może być odporny, ale nie musi być odporny na strzały z dystansu. Ale my go zabijemy tradycyjnym sposobem. O, jesteś tym. Berserker, no tak. Wyszmaty strzelające. O! O! Wzywa pomoc. Dobrze, wzywaj sobie. Wzywaj sobie.
Bójcie, busie, busie, bo dojadę cię, busie. Busie, busie, bo dojadę cię, busie. Meta. Tak cię nie dojadę. Pobudka, mistrzu. Ale gardłową, nie? To aż przegardłową chyba. Zobaczymy, czy jest odporny na ataki z dystansu. Wiem, nie jest odporny jednak. Trochę headshotów. To headshotów. Nie w niego, misiu, nie w niego. To już będę musiał... Będę musiał sobie pozioło skoczyć jakieś. Widać fajkowe ziele stępiło twój umysł. Szefucio! Witam bardzo serdecznie w mojej kuchni! No chodź tu, szczylu. No nie skacz na niego, chciałem móc... O kuźwa. Trochę... Te zdrowia odzyskałem, ale to wciąż za mało. Czekajcie, zaraz do was wrócę, misiaki. Tylko się uleczę. Wziąłem sobie lekarstwo i mogę do was wracać. Siemaneczko, ziomeczki! Od razu zatrudnię. Bójcie się, bójcie się, bo dojadę was, bójcie się. Bójcie się, bójcie się. Jeszcze jeden i jeszcze raz. O, do. No. Chodźcie, sunę, ale mi zajebali. Ostatnia moja akcja się na wybronienie. Bo to za trzeci razy nie zapierdzielą. Ostatni szans, to już ostatnia szansa była. Dobra, zaraz ich dojadę. Widzicie, nie są tacy prości jednak. No ten berserkerem jest i on tam... Nie pozatruwali skubańcy. On się regeneruje teraz. Chyba nikt nie widzi. Może cios kończący zrobimy, co? Tak bym chciał zrobić ten cios kończący, tylko nie... Nie wiem, czy on zadziała. Nie. Ściemniacz. Dobra, mamy. No, nauczcie zdech. I jeszcze. Też jesteś odporny na taki. Ale na... Szybko go wykończę. Chodź. I jeszcze. Oczko! I szefuncia się poszefował. Zdychasz. Dobrze. Trochę mi to zajęło.
nawet więcej niż trochę. Idźmy tutaj, do kolejnej wieży kuźni może. Szybciutko sprincikiem pobiegniemy. Bo by się przydało jeszcze odkryć jedną wieżę kuźni, żeby mieć już dwa miejsca do szybkiej podróży. Też mogę uwolnić niewolników i kolejną misję niewolników odblokować. Bo uwalniać oczywiście niewolników. No to zróbmy to. I to tyle. Szacunek dla władzy. You have to help. My brother was speaking ill of the Dark Lord. It made the slaver furious. Dobra, mamy to. W promieniach słońca sobie przekujemy kolejną wieżę. These Eldar towers ascend from beyond the pass. No i zrobimy ten głód jeszcze. Misja popularna była w tym odcinku, więc teraz możemy się poświęcić troszeczkę eksploracji. Spokojnie, nie będziemy co czas eksplorować mapy, tylko po prostu kilka tych pobocznych kwestii i zarobić troszeczkę tutaj na umiejętności, na wykupienie jeszcze dla Miriamy tych umiejętności. Wyczechu ruchu za pomocą ściągnięcia. To jakieś problematyczne nie powinno być. Someone's killed him. I think something just moved. Się nie zniechęcił, tego dwa razy jeszcze podbudzimy i siemaneczko i nara. Miało było cię posłuchać. Jeszcze chyba na dole są skubańcy. Chyba mnie wykryli. Takie mam nieotwarte wrażenie. O ty ścierwo. A no ucieka. Pan starczą się troszeczkę posrał na mordę. Myślałem, że mu tak łeb przykroi, wiecie o co chodzi, nie? Że myślałem, że mu tak łeb przykroi, ja nie wiem jak mnie. Tak przykro. A, trafił mnie. Szkoda, bym miał. Jak lubię finiszować, nie? Uwielbiam to. No teraz 18 plus, nic nie widzimy. Treść przeznaczone tylko i wyłącznie dla nikogo, bo nic nie widać. Nie, mistrzu, pobudka. Złaś stamtąd. Jakbym go wykończył moim jakże zarypistym kombosem, którego się nauczyłem od Renatki Degger. Chodź tu. Atak kurwikami. Bang, bang! Dobra, mamy to. I jeszcze strzelca sobie zrobimy za pomocą ściągnięcia. I będziemy mieli komplet w tym odcinku. Aha, bo on jest... Dobra, czyli trochę bym się zesrał. Trochę on jest za wysoko jednak. No, ale to nie robi przeszkody dla mnie. Chodź, 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 chodź.
Żegnam. Dobra, i teraz uwalniamy tylko ich. Już mamy gdzieś... Gdzieś tych niewolników. Jeszcze tam mamy... Znaczy gdzieś tych orków, bo niewolników nie mamy gdzieś, tylko mamy ich bardzo tutaj... Bardzo nas interesują, nie mamy ich w poważaniu. Chociaż co się z nimi później stanie, to już mam właśnie w poważaniu. Tu mam artefakt, jeszcze jednego gościa, tutaj orka. A ty jesteś... Jesteś ścierw, które może skapować trochę informacji. O to idziemy. Patrzał. No i tyle. Bo za tym... Kolejna misja na miecz, ale ją sobie zrobimy w następnym odcinku już. No bo zobaczymy jeszcze, co będziemy robić w następnym odcinku, bo pewnie grę wyłączę. A zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądać wszystko. A rzędowo nie będę nagrywał, ponieważ rzędowo nie mogę. Bo mam problem, jak długo ona chodzi. Bardzo zaczyna klatkować, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Zaszyfrowa... raporcik. Nie masz tą swoją historię. Można... Zrobić na przykład na jednej z krawędzi, ale... A nie, tu tutaj jesteś. Możecie coś przeczytać. Ja nie będę tego robił. I moi drodzy, ja was pozdrawiam bardzo serdecznie. To był oczywiście MUCK. To było oczywiście... Śródziemie, Cień Mordoru. Zapraszam was na następny odcinek, a tymczasem zapraszam was do lajkowania, subskrypcji oczywiście i do komentowania. Zapraszam was na następny odcinek i zapraszam oczywiście na poprzednie produkcje, jak i tak jak przed chwilą wspomniałem, na następne. Trzymajcie się, do zobaczenia.